No cześć. No Man's Sky, Rainbow Six Siege i Sea of Thieves, co je łączy? No, były to gry, które miały generalnie słaby start, ale ostatecznie po wielu aktualizacjach i mocnym wsparciu wyszły na prostą. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale z grami jest trochę jak z życiem. Żeby coś zmienić, trzeba naprawdę ciężko pracować i poświęcić na to dużo czasu. I rzadko kiedy pojawia się jakaś jedna magiczna aktualizacja, która wywraca wszystko do góry nogami i zmienia na lepsze. Niemniej zdarzają się aktualizacje, które robią właśnie to. Zmieniają albo wprowadzają bardzo dużo i temu się dzisiaj przyjrzyjmy. Fani Animal Crossing dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to ci, którzy skończyli ten, powiedzmy, główny wątek i dali sobie spokój po 40-60 godzinach i spłacie kredytu. A druga grupa to ci, którzy mają w grze 600, 800, a nawet 1000 godzin i jeszcze im mało. Jeśli mieszkacie pod jednym dachem z przedstawicielem bądź przedstawicielką tej drugiej grupy, to podczas ostatniego streama Nintendo, który zapowiadał nową aktualizację, mogliście usłyszeć takie oto rzeczy. O mój Boże, Brewster i kawiarnia wraca! Uuu, jeszcze ta łódka, gimnastyka! Ja nie mogę! Żyrandole! Zaorali, gra roku. Wydany w zeszłym roku symulator sielankowego życia na wyspie, choć pewnie nie był jakąś istotną premierą dla typowych polskich graczy, czytaj tych, którzy mają bardziej po drodze z Gothiciem GTA niż z Isabel, w czym rzecz jasna nie ma nic złego, bo każdy ma swoje gusta i proszę przestańmy się kłócić, czyja forma na marnowanie czasu wolnego jest lepsza, był jedną z największych premier w historii Switcha, a dokładniej drugim największym sukcesem sprzedażowym platformy po Mario Kart 8, rozchodząc się w nakładzie niespełna 35 milionów egzemplarzy. I tak Nintendo zarobiło już swoje na Animal Crossing. Mogłoby już olać tytuł, co najwyżej dodając drobne aktualizacje, nowe przedmioty i tak dalej. I tak, takie dodatki miały miejsce, aż pojawiła się aktualizacja 2.0. Aktualizacja tak obszerna, że zdaniem niektórych największych fanów AC, nie mylić z tym drugim AC, mogłaby równie dobrze być samodzielnym płatnym dodatkiem. I swoją drogą poza nią wyszedł też inny, osobny płatny dodatek z jeszcze innym kontentem. I hej, o ile często na tym kanale krytykuję jakieś durne PR-owe zagrywki Nintendo, bo fakt, potrafią być niektóre bardzo durne, tak zdecydowanie aktualizację 2.0 trzeba pochwalić. Co więc mamy we wspomnianej aktualizacji 2.0? No m.in. otwarcie kawiarni w muzeum, a co tym idzie nowe sposoby na interaktowanie z mieszkańcami wyspy i nowe dialogi, wycieczki łódką, gimnastyka z mieszkańcami na placu, gotowanie, zmieniony i ulepszony system tapetowania, nowe fryzury, nowe reakcje, nowa muzyka, powrót znanych postaci ze starych osłon, żyrandole oraz wiszące przedmioty i ulepszona apka do robienia zdjęć. Swoją drogą spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że dodatków w tej aktualizacji jest tak dużo, że dla takiego hardkorowego fana może to być przytłaczające. Tego kontentu jest po prostu za dużo i lepiej by było doświadczać tego stopniowo, gdyby było to regularnie dodawane do gry. Ale no, jeśli mówimy o wygaszaniu wsparcia dla popularnego tytułu, a to zdaje się sugerować Nintendo, mówiąc, że drugiej tak dużej aktualizacji już nie będzie, no to jest to wygaszanie wsparcia robione z klasą. Koniec 2014 w segmencie AAA był trochę taki jak koniec 2021. No niby rok temu debiutowały Next Geny, niby była obietnica, że wszystko będzie lepsze i ładniejsze, a i tak duże gry graficznie ciągnie w dół wsparcie dwóch generacji naraz. Jednymi z najmocniejszych premier były gry, które można podsumować mianem więcej tego samego, no z wyjątkiem w postaci może najlepszych eksów Nintendo. No i było też Śródziemie Cień Mordoru. Jako więc fan Tolkiena i rozgrywki Rodem z Arkham, w 2014 mówiłem: Monolith, bierz moje pieniądze! A w 2017 mówiłem: Monolith, proszę, przestań wyłudzać moje pieniądze! Shadow of War, sequel jednej z najlepszych gier 2014, w dużym skrócie robił to, co dobry sequel powinien robić, to znaczy rozwijał to, co najlepsze, patrz system Nemesis, zwiększał skalę konfliktu, rozbudowywał poszczególne mechaniki i niestety dodawał do tego mikrotransakcje ze wbudowanym do gry sklepikiem, z jakże wdzięczną mordą orka w nim, która wręcz krzyczała: no kupże skrzyneczkę, kierowniku! I wprawdzie znaleźli się tacy, którzy bronili tej gry, tak dla większości no był to po prostu odpychający, monotonny grindfest. I nie mam tutaj na myśli nieoficjalnego konwentu fanów Grindera, ale po prostu, że było dużo grindu. Co wam chodzi po głowie? Aż tu nagle, parę miesięcy później, plot twist. W aktualizacji w lipcu 2018 roku twórcy kompletnie wywalili z gry mikrotransakcje, podreperowali balans endgame'u i drastycznie zredukowali grind i monotonię. Efekt? No, wersja PC chociażby w drugim roku na rynku sprzedała więcej egzemplarzy niż w rok od premiery. A to naprawdę rzadkość w grach. Choć fakt, tak w 2018 doczekała się ona stałej obniżki cenowej. I tak w 2018 roku Shadow of War wreszcie był taką grą, jaką powinien być od początku. Czyli całkiem poprawnym, odtwórczym, asasyno-batmanowo-Far Cryowym sandboxem z jedną fajną mechaniką. Ale hej, jestem prostym człowiekiem. Dla mnie w zupełności wystarczy. Okej, moi mili, to teraz czas na prostą lekcję matematyki, bowiem pewne równanie z siódmej generacji mówi nam, że słaba gra
plus kanapowy koop równa się lepsza gra. I to równanie prawie zawsze działa, bo lepiej cierpieć w towarzystwie niż samemu. Jest nie, z urwało się głowę! Z tego powodu też wiele tytułów już od podstaw budowanych jest z myślą o kooperacyjnej kampanii, patrz Gears of War. I w sumie dla wielu jest to główny argument, żeby w ogóle się interesować taką grą. Kiedy zaś jakaś seria przyzwyczaiła fanów do kanapowej kooperacji, a tej nagle zaczyna brakować, no można czuć rozczarowanie. Jak na przykład przy Call of Duty Vanguard, który o dziwo nie ma takiej opcji w trybie zombie. To tak jakby, nie wiem, samemu bawić się w chowanego? Niby można, ale po co? Tym samym ogromnie pozytywnym zaskoczeniem dla fanów jakiegoś singlowego tytułu może być dodanie takiej kooperacji po premierze. I tak, w tym segmencie muszę pochwalić rozwój Stardew Valley, a konkretnie dwie aktualizacje. 1.3 i 1.5. Pierwsza wprowadziła do gry multi, a druga dała opcję zabawy z drugim graczem w ramach zielonego ekranu. Rzecz jasna obok bardzo wielu innych zmian. I okej, może nie wszystko w 100% działa tu idealnie, tak generalnie dodatek multi czyni ten i tak już udany symulator farmy no jeszcze lepszym, a i co szczególnie ważne, chociażby z mojej perspektywy, obniża próg wejścia, bo pozwala wejść w ten świat u boku już bardziej doświadczonego gracza i zaoszczędzić przy zabawie chociażby czas na samodzielnym uczeniu się mechanik, a i też przyspiesza bardziej monotonne elementy rozgrywki, jak wyrywanie chwastów czy podlewanie roślin. I okej, przyznaję się, sam nie spędziłem jakoś wielu godzin w Multiku Stardew Valley, ale fani zdają się być zgodni, że jest to chyba najlepszy sposób na doświadczanie tej gry. Coś, co tak pasuje do rozgrywki, że zdaje się, powinno było być w niej od początku. I dodanie Multika w aktualizacji jest tak dużą zmianą, że pewnie bardziej chciwy wydawca zamknąłby to za jakimś paywallem płatnego DLC. To teraz pytanie, czy pamiętacie premierę Final Fantasy XIV z 2010 roku? Bo jeśli szanujecie swój czas i nie macie mocnych nerwów, to pewnie nie. Na premierę tytuł był porażką. Narzekać można było na m.in. ogromną monotonię, irytujący i nieczytelny interfejs, skopany system handlu, problemy techniczne, czy też problemy z frameratem. Zresztą Metacritic mówi samo za siebie. Chyba żadna odsłona tej serii nie spotkała się z tak negatywnym odbiorem na start. Jakim cudem więc taka padaka stała się jednym z najpopularniejszych MMO na świecie? Square w miarę szybko podjęło drastyczną decyzję. Kiedy stopniowo rozwijano tytuł, nowy zespół pracowników dbał już nad kompletną odbudową gry. Serwery Finala wyłączono w 2012, a rok później grę wydano ponownie jako Final Fantasy XIV Realm Reborn. Posiadacze pierwowzoru zaś za darmo dostali nowego klienta. Więc tak, pasuje mi to do materiału, bo posiadacze gry dostali aktualizację, za sprawą której gra była lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Realm Reborn zmienił naprawdę sporo. Lepiej napisana historia, usprawniony system klas pozwalający na dużą dowolność, lepszy system craft i wiele innych rzeczy. Skoczmy w przyszłość, a raczej w teraźniejszość i mamy zasłużenie jedno z najlepszych MMO na rynku. Za nami trzy duże dodatki, na horyzoncie kolejny i jak się ostatnio dowiedzieliśmy, jest to najbardziej dochodowa odsłona w cyklu Final Fantasy. I wiecie co, ten Final 14 to nie do końca moja bajka, bo haha, chińskie bajki. Tak, dobrze dla nich, dobrze dla fanów i dobrze dla Square, bo dla wielu jest to wyznacznik, jak dobrze rozwijać MMO i też konkurencja tak mocna, zawierająca poprzeczkę, że wszystkie WoWy, Black Deserty i Worldy muszą się starać bardziej, żeby utrzymać przy sobie graczy. Premierom nowych konsol często towarzyszą ekskluzywne gry wyścigowe, służące poniekąd za technologiczny benchmark. Na premierę Xboxa 360 oko cieszył Project Gotham Racing 3. Premierze Xboxa One towarzyszyła Forza Motorsport 5, a wraz z debiutem Xboxów Series Microsoft w marketingu mocno akcentował usprawnione wydanie Forza Horizon 3. I w sumie to trudno się dziwić, czemu te premierowe ścigałki są często potencjalnymi system sellerami i takimi benchmarkami, kiedy no z perspektywy technologicznej mają o wiele mniej na głowie. Muszą się przeważnie skupić na tym, żeby dobrze się jeździło i żeby auta i trasy wyglądały ładnie, a nie na przykład jak sandboxy, zajmować się jeszcze AI-em peców, mechaniką wspinaczki, czy chociażby animacjami twarzy. I tak, podobnym benchmarkiem i system sellerem miał być w okolicach premiery PS4 w 2013 roku Drive Club, aż grę przesunięto na jesień 2014 i było średnio. Owszem, gra wyglądała znośnie, ale brakowało takiego wow, że to faktycznie next gen, że warto dla takiej gry kupić sprzęt, a i też pod maską poszczególne elementy nie działały. Recenzenci narzekali na mały wybór aut, mało kontentu dla samotnego gracza, brak balansu i problemy z infrastrukturą sieciową, kiedy to właśnie multik miał być jednym z najistotniejszych elementów. Na premierę bowiem Drive Club nie urywał dupy ani rozgrywką, ani grafiką, a z tym drugim to przynajmniej do czasu. W grudniu gra dostała aktualizację 1.08, która dodawała m.in. dynamiczną pogodę. I wow, to dobrze wyglądało jak na swoje czasy. Mokry asfalt, krople deszczu spływające po masce i przedniej szybie, no i uczucie, że faktycznie wkroczyliśmy w nową generację. Owszem, nieraz można było odnieść wrażenie, jakby twórcy tak zbyt bardzo fleksowali technologię pogody, bo na przykład w zamieci śnieżnej nie było nic widać, no ale wizerunkowo było to naprawdę dobre.
dobre posunięcie, a pod gameplayami na YouTubie nie brakowało komentarzy w stylu wow, to najładniejsza gra next-genowa, albo wow, jest to ładniejsze niż rzeczywistość. I tak, jakiś czas po premierze Drive Club wreszcie wyglądał jak no, next-genowa gra, która robiła świetne pierwsze wrażenie. Ale na pierwsze wrażenie było już po prostu za późno. Gra była porażką, serwery po latach wyłączono, a studio Evolution, odpowiedzialne wcześniej za m.in. świetny Motorsport, zostało zamknięte w 2016. Ale patrzcie na ten cudny deszcz na betonie. Deszcz na betonie. I w sumie to dość smutnym akcentem kończymy ten materiał, więc nie wiem, przepraszam was. Trzymajcie się, następnego.